Witam serdecznie. Ja będę mówił po angielsku. Ja rozumiem, że jestem tą osobą, która jak gdyby stoi pomiędzy wami a kawą i ciasteczkami. Więc ja chciałabym powiedzieć w mojej prezentacji o polskich mediach i podziałach w społeczeństwie polskim, bo my, jak w Europie wiadomo, jesteśmy podzieleni i jeżeli patrzymy na ludzi spacerujących na ulicy, nie wiemy tak naprawdę, nie wiedzą skąd te podziały się wywodzą, a potem przejdziemy do wysiłków podejmowanych takich jak przez Ewę, która promuje wolne media w Polsce. Ja nie mogę się nachwalić pani Ewy i jej wysiłkom, które ona podejmuje, żeby chronić wolność mediów w Polsce. Chciałbym powiedzieć, że o polskie media i podziałach to wraca do 1945 roku. To było koniec II wojny światowej. Europa celebrowała wolność. My niekoniecznie, ponieważ Polska rozpoczęła tą wojnę jako antykoalicja przeciwko Niemcom i wynik tej wojny był taki, że nasi sojusznicy oddali nas Rosjanom w wyniku konferencji w Jałcie i poprzedni rząd był na wygnaniu i wszyscy osoby, które byli lojalni wobec rządowi, byli traktowani jako drugiej kategorii obywatele. To się wiązało z kolonizacją i apartheidem, tak jak to było w Afryce, czyli ludzie, którzy byli ministrami, oni się wykształcili kilka lat wstecz, zrobili, żeby jak najlepiej służyć krajowi, byli oni ścigani, prześladowani. Byli oni prześladowani, zabici, zamordowani. Ich ciała są wciąż poszukuje się ich grobów na cmentarzach. Łączka, polski bohater z niezależnego wojska, tak? Czy państwo słyszeli? Jeżeli państwo nie słyszeli o tym, ja powiem króciutko o panu Łączce. Polski bohater, lotmistrz Pilecki, który dobrowolnie udał się do Auschwitz i napisał raport z tego miejsca i koordynował również opór, ruch oporu. Ci ludzie tak naprawdę stali w obliczu śmierci i ich życie było zagrożone każdego dnia. Jeżeli rotmistrz Pilecki, kiedy on został zaaresztowany, to było 200 metrów stąd, więc tak naprawdę można zobaczyć, to było miejsce niedaleko metra, wtedy nie było oczywiście metra. I rotmistrz Pilecki wyszedł z Auschwitza, walczył w powstaniu warszawskim, potem w 1935 przybył, został skazany przez komunistów i został zabity. Prawdopodobnie może wiedział pewne rzeczy o komunizmie, o osobach rządzących w tym czasie. Jeżeli mamy tą kolonizację, to oczywiście mamy kolonizatorów, to byli Rosjanie, ale Rosjanie, tak jak kolonizatorzy robią, oni próbowali znaleźć swoich sojuszników w lokalnej społeczności, więc to było polski komunizm o różnych korzeniach etnicznych. Oni służyli bardzo lojalnie Rosji do końca lat 80. Decydenci tak naprawdę, wszystkie te decyzje były podejmowane w oparciu o decyzje napływające z Rosji. Tak naprawdę
I w Polsce był taki ruch oporu, który mówił, że my będziemy lepiej podejmować decyzje niż ci zdrajcy, więc prosili o to, żeby głosować na nich. Więc jeżeli spojrzymy o spektrum polityczne od lewicy do prawicy, to wówczas zobaczymy, że przez krótki okres czasów, przez 50 lat, Polska tak naprawdę była rządzona przez bardzo niewielką grupę politycznego spektrum. Wszyscy tak naprawdę byli w opozycji, bez względu na to, czy to był ktoś lewicowcem, liberałem, czy też prawicowcem, czy był katolikiem, czy nacjonalistą, czy... czy też taki był nacjonalizm jagielloński. To było tak naprawdę osoby, które wierzyły, że państwo 200 lat wstecz, że to rząd się odnowi i że włączy Ukrainę, Litwę, Estonię, Białoruś. Takie osoby również istniały, a wszystko to było w opozycji do komunizmu. I oczywiście komuniści to był główną rządzącą partią, kontrolowali oni media, więc jeżeli przyjrzymy się na obecną mapę elektoratu, poprzednie mapy, to wtedy zobaczymy, że granice nowych terytoriów są bardzo widoczne, ponieważ oni głosują na Platformę Obywatelską, na niektóre bardzo dziwne organizacje lewicowe. Te osoby są biedne, one pochodzą z wschodniej Polski i to było tak, jak byłby kraj z populacją, która była zbudowana przez Polską Komunistyczną Partię. Ja mówię ogólnie, jakie były ogólne trendy. Jeżeli patrzymy na rzekę, to widzimy, że do rzeki są różne dopływy i widzimy najpierw te, które idą w przeciwnym kierunku, ale chcę po prostu to ująć. Ogólnie nie chcę powiedzieć, że wszyscy, którzy mieszkali we Wrocławiu wcześniej, to byli komunistami, ale to był taki ogólny trend i taki ogólny trend myślenia. Teraz jest to odwrócone przez działania podejmowane przez PiS. W 1998 roku mieliśmy tak zwaną rewolucję pisowską, komunizm upadł nareszcie i oczywiście, ale komunizm wciąż jeszcze pozostał, był ten okrągły stół i uzgodnienie przy tym okrągłym stole i brak cenzury, więc wtedy rozpoczęła się wolność słowa w Polsce. Przede wszystkim było takie myślenie, wyobraźmy sobie, że mamy parlament i rząd na wygnaniu, więc co wtedy należy zrobić, żeby zdefiniować, jakie są poglądy, jaka jest polityczna argumentacja. Więc książki, publicystyka, radio, to wszystko pochodziło z Zachodu, które docierały. To nie było w Polsce, to się różniło w Polsce inaczej, ponieważ mieliśmy Kościół, który pomimo całej infiltracji przez służby tajne był bardzo mocną instytucją w społeczeństwie. Nie tylko religijną, ale też liderem w społeczeństwie. W 1999 mieliśmy uzgodnienia przy okrągłym stole, że teraz i wszyscy wiedzieli, myśleli, że ten komunizm już odejdzie, zbudujemy nowy kraj, ale nagle tak się stało, że okazało się, że jest Gazeta Wyborcza. Czy wszyscy słyszeli o tym, czym jest Gazeta Wyborcza? I słyszymy, że ta Gazeta Wyborcza jest
Adam Michnik, który jest bojownikiem antykomunistycznym, że jest dzielnym takim bojownikiem, który przewalczył całą swoją młodość przeciwko tym złym imperium. Czy państwo słyszeli o tym? Tak naprawdę Adam, ja już mu powie, i 2-3% mniejszości, te osoby walczyły tak naprawdę między sobą w ramach partii komunistycznej. Adam Michnik był z rodziny, która straciła tą walkę w 1968 i walczył przeciwko innym frakcjom i zaadoptował się do ruchu niepodległościowego. 98% tych różnych warstw politycznych i poglądów, więc on się zaadoptował, zapisał się do tego i powiedział: tak, my jesteśmy razem i my walczymy z tym złym komunizmem. I to jest taka ogólnie obowiązująca wiedza, ale 15 lat temu, gdybym to powiedział, wówczas państwo by mnie wykopali stąd, ponieważ to było jak gdyby coś poza tym szyldem politycznej poprawności. Gazeta Wyborcza rozpoczęła się i była pewnym rodzaju medium sprzedającą 5 tysięcy egzemplarzy, ale była bardzo wpływową gazetą. Jeżeli ktoś był intelektualistą, skończył studia uniwersyteckie, trzeba było czytać Gazetę Wyborczą i musimy powiedzieć o tym, co przeczytaliśmy, i musieliśmy rozmawiać o tym z innymi osobami, co one przeczytały, żeby uzgodnić, jak gdyby, że przeczytaliśmy to samo. I to był ten pluralizm intelektualny w Polsce i również wszystkie media, które nie zgadzały się z Gazetą Wyborczą, były w antytezie, ponieważ jeden z moich kolegów zbadał Gazetę Wyborczą i to oni mieli zawsze rację, cokolwiek powiedzieli, to wówczas mieli rację i to mój kolega zakwestionował, więc ludzie mieli problemy, żeby i stwierdzili, że najlepszym sposobem jest, żeby to zapomnieć, ponieważ historia zaczyna się od dzisiaj. My czytamy Gazetę Wyborczą, wiemy, co jest dobrze, co jest złe, i ta historia rozpoczyna się od dnia dzisiejszego, kiedy zaczynamy czytać Gazetę Wyborczą. Niezależne media w Polsce oczywiście po 1999 roku było wiele inicjatyw niezależnych mediów prasowych, codziennej gazety, czy też innych dzienników i innych czasopism. Były różne wydawnictwa, to nie działało w pewnym sensie. Ze względu na to, że Gazeta Wyborcza wiedziała, że nie będzie miała żadnej konkurencji, więc wywierając nacisk na reklamodawców, na rząd, wyobraźmy sobie, że mamy tak naprawdę jakiś zakład produkcyjny i produkujemy wiele i ktoś mówi, że będziemy mieć małą gazetę i dlaczego nie umieścicie u nas waszego ogłoszenia, no ale potem otrzymujemy telefon, dlaczego żeście u nich umieścili te ogłoszenia, a nie w naszej gazecie, więc będzie od razu kontrola finansowa w tym zakładzie produkcyjnym. Więc to jest Polska w późnych latach 90. do 2015 roku. Media nadające treść 100% były prorządowe, nie można było prowadzić takich mediów, jeżeli się nie zgadzaliśmy się z komunizmem. Ja mówię o sytuacji przed 1990 rokiem. Polish National Television.
Polska Telewizja. Zapewne słyszeli Państwo o TVP, która teraz jest po naszej stronie, ale ta bardzo mocno była związana z polityką, jak to dzieje się w wielu krajach. Zatem nie jest zaskoczeniem, że jest narzędziem, które przekazuje informacje o aktualnej polityce rządowej, i niezależne stacje telewizyjne, takie jak TVN i Polsat. Pierwsza z nich, pierwsza niezależna telewizja to Polsat. 93-5 rok, gdzieś w tym obszarze. W tej chwili, w tamtym czasie prezydentem Polski był Wałęsa. Przyjęto prawo, które było podobne do francuskiego. Rada, która zajmuje się mediami elektronicznymi, która nadzorować będzie w sposób niezależny i nieuprzedzający się do mediów i telewizji i radia. Pierwszy pomysł był taki, aby oddzielić telewizję od radia, a następnym pomysłem było dawanie koncesji czy licencji prywatnym stacjom telewizyjnym. Pierwsza prywatna telewizja w Polsce to był Polsat. Znajdą Państwo ich dalej na antenie. To wszystko zaczęło się od poziomu dość niskiego, ale wygenerowali ogromny zysk z reklam. Pan, któremu przyznano ten dar, czyli licencję telewizyjną, wzrastał na rynku reklamowym. Jest to człowiek, który ma 4 różne paszporty, które zostały wydane na 3 różne ostatnie nazwiska. Działał na rynku niemieckim, a więc był, ogólnie rzecz ujmując, bardzo sprytnym biznesmenem, który miał oczywiste powiązania z byłymi służbami czasów komunistycznych, a tych było 2. Jedna to policja, czy też biuro związane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, a ta druga związana z wojskiem. Zaczął działać w ramach telewizji Polsatu. Zaczął od niskiego poziomu. Tak czy inaczej, ludzie, którzy pracowali, odpadli bardzo szybko. Nie było tam oczywiście agendy politycznej przedstawionej oficjalnie, ale były pewne reguły, wedle których należało postępować. Kolejna telewizja TVN. Panowie, którzy prezentowali się jako profesjonaliści, jako gracze rynku profesjonalni, byli oficerami czy też współpracownikami służb wojskowych. Pieniądze na ich działania pochodziły z FOZ-u. W latach 70. Edward Gierek, który był komunistą, zadłużył się w zagranicznych bankach po to, żeby napędzić gospodarkę Polski, a pieniądze zostały zainwestowane m.in. w huty czy drogi. Następnie 89 do 91 roku, 80 rok, kiedy pojawiło się problemy ze spłatą, był to okres stanu wojennego, dewaluacja polskiej waluty. Rynki były przekonane o tym, że pieniędzy już nie odzyskają. Dolara długo można było sprzedać za 20 centów, więc pojawił się taki pomysł: z tymi kilkoma dolarami, które mamy, kupimy za 20 centów nasze długi, które są na dobrą sprawę 20 razy tańsze. Kraj został wplątany w nielegalną operację. To
służby wojskowe, które były odpowiedzialne. Goście przywłaścili sobie miliard dolarów. Kupując te długi za 20 centów za dolara, a resztą podzielili się na różne działania o trybie tajnym. Wszystko zaczęło się w Panamie. Pierwsze działania offshore'owe. Pieniądze wróciły jako kapitał początkowy do Polski dla TVN-u, dla tej nowej stacji telewizyjnej. To są mainstreamowe media. Równocześnie rozpoczęto tworzenie dzisiejszych mediów. Polska jest jedynym krajem, i chyba na tym zakończę swoją prezentację, czy jednym z niewielu krajów w Europie, które mają naprawdę spolaryzowane media, co oznacza, że nie można tak łatwo kłamać, bo ktoś cię na tym przyłapie i pokaże to ludziom, że kłamiesz. To wszystko zaczęło się od Gazety Polskiej, Tomka Sokiewicza i ludzi, którzy zaczynali we wczesnych latach 90. kiedy pisali prawdę. Ale jak z tym wytrwać, jeśli nie masz dochodów z reklam, nie masz pieniędzy, kiedy strona dystrybucyjna jest słaba? Jak sobie poradzić? Po pierwsze, idziesz do ludzi i mówisz: proszę, daj nam pieniądze, sfinansuj nasze działanie. W przeciwnym bowiem wypadku nie będziecie znali prawdy. Gazeta Polska Daily i nasz dziennik z konieczności wpadli na ten pomysł, że media powinny być blisko czytelnika, służąc jemu, edukując go w taki sposób, jaki jest potrzebny, jakiego chcą czytelnicy. Oczywiście nie można tutaj zapomnieć o Radio Maryja, o naszym dzienniku i tej cudownej toruńskiej organizacji. Chociaż musimy powiedzieć, że to jest 80% religii, formacji. Stajemy się katolikiem, walcząc z sobą. Więc większość tego, co jest w Radio Maryja, to jest część religijna. Ostatnie zdanie, punkt przełomowy w naszej historii to kwiecień, 10 kwietnia 2010 i katastrofa smoleńska, kiedy ludzie, całe rzesze zobaczyły, do jakiego stopnia kłamie się tym ludziom w odniesieniu do prezydenta Kaczyńskiego, kim był, jakie przyświecały mu cele. Wszystkie mainstreamowe media, TVN, Polsat i do pewnego stopnia Telewizja Polska, bo ta była w dużej mierze telewizją rządową. Gazeta Wyborcza, na ile wykorzystywały swoją władzę do walki z opozycją. To było te kilka dni kwietnia 2010, które pokazywały nam, czytelnikom i nam oglądającym, do jakiego stopnia nam kłamano, że rzeczywistość nie ma nic wspólnego z obrazem, który pokazywany jest na ekranie telewizora i z artykułami, które czytamy w gazetach. I to było to rozdarcie. Proszę pamiętać, że w 2011 PO wygrało ponowne wybory, a zatem miało 8 lat. Szybciutko. Podział w polskim społeczeństwie. Kim jesteśmy my, kim są oni? To wywodzi się z roku 45 i pytanie, czy wiążesz się z tą władzą kolonijną Rosji, z ich sługusami, czy z ludźmi, którzy nie byli przy władzy od 45 roku do 89?
Jest to jakby przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jeżeli wiesz, że twój ojciec miał problem z dostaniem się na prawo, bo ojciec twojego ojca walczył z komunistami, w jaki sposób kształtuje twój sposób myślenia. Bardzo dziękuję. To było tylko wprowadzenie do rzeczywistej dyskusji, ale cenzura tutaj jest naprawdę okropna, więc nie mogę dać wyrazu temu, co myślę.